Cześć, witajcie. Dzisiaj wstępniak tak trochę z pupy, bo gdzieś wcięło mi początek nagrania. Nie wiem, czy wywaliłem je, czy co ja z nim zrobiłem. W każdym razie zarywanie nocek i później nagrywanie z rana, no, daje się we znaki. No ale nie przedłużając, zaczynajmy. Udało się skończyć fazę drugą ekspedycji. Znalazłem zwierzaka z pH krwi poniżej 2,5. Także pod koniec filmu będziecie mieli adres planety, gdzie go można trafić. Zapraszam do oglądania. No dobrze, pierwszą fazę mamy odhaczoną. W drugiej fazie sobie odpuścimy żorącą krew piorun w butelce. To po prostu będę sprawdzał systemy w trakcie lotu. Jeżeli się trafi jakiś, to polecimy po te kryształy. Skonstruuj w swojej bazie projektor cudów. O właśnie. Skoro jesteśmy na anomalii, to możemy od razu zakupić schemat, bo zapewne go nie mam. Powiem wam opornie, nie? No bardzo opornie mi idzie ta ekspedycja. To nie tu. Tu jest egzopojazd, tu jest multinarzędzie. Statek, no, tu są budowlane. Nie wiem czemu pomyliłem je ze statkiem. Projektor cudów. Drogi. W sumie jeżeli nie będzie za drogi, to może skaner do pojazdu byśmy kupili, żeby móc namierzyć jakiś portal, tak wypadałoby, nie? Radar egzopojazdu. Szkoda mi nanitów, nie ukrywam, że nie, ale dzięki temu będziemy mogli bez problemu wykryć portal. Nie będziemy wydawali hajsu na mapy w razie czego, więc jest to jakiś tam plus. Krucafix i teraz mam skakać do pierwszej tej. O. A chyba będzie można wrócić na anomalię w tym układzie. Chyba. Podniosłem delikatnie głośność gry, bo w ostatnim materiale generalnie jak oglądałem, nie było w ogóle słychać, albo prawie w ogóle słychać samej gry. Projektor cudów, gdzież on, ach gdzież on. O, generalnie miód. A mieliśmy gdzieś antymaterię, nie? Chyba ją zużyłem. No dobra. To strzelmy sobie ten projektor cudów. Będzie z głowy. A w sumie jak już tu jestem, to mogę i nanity, nie? Pozbierać. No i tym sposobem mamy kolejny kamień milowy odhaczony.
Ja chyba mam jakieś, co? Cuda do dodania. Ile się rajz? Kości 84, czyli jeszcze za mało, nie? Tak, trochę na pałę dodałem, ale... Ej, czemu nie mogę? A może muszę... O, właśnie. No dobra. Muszę. Dobra. Teraz pytanie, mogę wrócić? Mogę wrócić na anomalię. Pięknie. Różne mapy planety. Wyspecjalizowana technologia warp. A, schematy napędów. Nie jestem pewien, czy w statku ich nie mam, ale przyda się. Dobrze, także tak jak mówiłem, te dwa zostawiamy, na farcie gdzieś trafimy, to trafimy, nie trafimy, to będziemy szukać. Spotkanie trzecie, lecimy. Ej, a ja nie miałem takiej planety? Te rośliny mnie trochę załamują, nie? No ale dobra. Aha, dobra. Się zastanawiałem, czemu nie mogę.
ulepszyć, rozszerzyć okna technologii. Przecież mam nieulepszoną, nie? Czyli trzeba będzie zbudować napędy. I przydałoby się też doładować hipernapęd. No nie chcę. Spadaj. Znaczy ja tu planetę obejrzałem. Wiecie, mówię, że tak sobie będziemy zasiedlona przez pasożyty. Kwitnąca, przerośnięta. Przerośnięta, cuchnąca. Dobra, czyli raczej nie ma nic, co by mnie interesowało, więc... Standardowo skoczmy sobie na stację, weźmiemy, ulepszymy plecaczek. Co? Gdzie? Jak? Naprawdę wystarczyło do odpowiedniego systemu skoczyć? Nie musiałem na niej lądować? God damn it. Słów korwaksów chyba też jeszcze wszystkich nie mamy, sobie pogadamy z nimi. Teraz, a jak szukałem naukowca, to nie mogłem znaleźć.
Nie wiem, albo mi się wydaje, albo trochę poprawili wygląd wszystkich raz. O, no i mamy wszystkie słowa. Także piknie. W rozkładzie postnuklearnym. Być może ta planeta mnie zainteresuje. Ocenzurowano planeta. O, są kryształy. Właśnie dlatego mnie interesowała ta planeta. Dobrze, bardzo dobrze. Tropikalna, oszroniona, płomienna i raj. Pytanie, czy mogę zrobić sobie rękawice hazmat, co? Azotan sodu, czyli sód. Dobra, ogarniemy temat. Zapolujmy na kryształy burzy. Będzie kolejny punkt odhaczony z drugiej fazy ekspedycji. Od razu przy filarze strażników wylądowałem. Grubo. Ups. Dobra, zajmijmy się rękawicą hazmat i poczekajmy na burzę. Ile azotanu potrzebujemy? 20. No to na luzie ogarniemy zaraz. Okej, teraz wystarczy poczekać na burzę i sobie zbierzemy kryształy. Teraz mam pytanie, jest burza, czy nie ma tej burzy, bo...
Jest pogoda ekstremalna, a nie widzę tutaj. A nigdzie nie widzę tutaj kryształów, nie? Tak wiem. Dobra, poczekamy sobie troszeczkę. O, idealnie, właśnie na to czekałem. O, wylądowałem obok kryształu burzy i idę olo, a nawet go nie zauważyłem. No już, burza, burza. Halo. Słabo ze mną. O, jest. Ekstremalne to zbieranie, ale nie wiedziałem, że aż tak we znaki mi się będzie to promieniowanie dawać. Ile tego w ogóle trzeba zebrać? No chłopie, rusz się. Thank you.
Nie śmigacz, ty ciulu. Jeszcze za mało paliwa mam. Kurde, w takim tempie to nie jestem pewien, czy uda to się ogarnąć podczas jednej burzy. Zaraz się okaże, że będę musiał jeszcze na drugą czekać. Dobra, zajebioza, udało się. Możemy stąd spadać. Biorąc pod uwagę moją ochronę przeciw promieniowaniu i tam siłę promieniowania, to pewnie w ciemnościach to świecę. Dobra, możemy lecieć w sumie dalej, bo tutaj... A jeszcze w sumie tylko ta rajska, nie? Mnie interesowała. Ale nie, bo... Odkrycie nam chyba zaliczyło z automatu, nie? Pokaż się. Dokładnie. Odkrycie mamy zaliczone z automatu, więc... Ha! Fakt, naprawdę... No dobra. Dobra, do silnika mamy eski, więc nie potrzebuję mapy, nie potrzebuję odłamek broni strażników. Aha. Dobra, przydałaby się jakaś z dysonansem. Czy coś jeszcze? Zaawansowany laser wydobywczy chyba mamy, więc możemy sobie odpuścić. Czyli lecimy dalej. Poczekaj, poczekaj, bo obecna misja to znaczy co mam... Co mam zaznaczone jako obecną misję? Spotkanie 3. Dobrze. Kiedyś się tak załatwiłem, na którejś ekspedycji miałem nie to zaznaczone i latałem po całym kosmosie jak taki ciul. Jak długo nagrywam? Pół godzinki. No dobra, żeby nie przeciągać zbytnio tych filmów, machniemy. Myślę, że godzinę. Po prostu podzielimy to sobie na godzinne odcinki i zobaczymy, jak to mi się tam będzie.
udawało ogarnąć. Odkrycia chciałem. Tropikalna, przerośnięta, tropikalna. Ciekawego tu nie widzę, ale wlećmy sobie po ulepszenie do egzokombinezonu. Już nie chce mi się bawić i w każdym systemie przywoływać anomalii, bo za długo by to trwało. Później ja mam 10 godzin materiału, który muszę obejrzeć. Także z 10-godzinnego filmu robi się 30 godzin roboty i nie nadążam tego wrzucać. Tak więc... jakieś tam latanie popierdółki sobie odpuścimy. Z drugiej strony wezwanie anomalii i odebranie ulepszenia kombinezonu to nie jest też jakoś długo, nie? Ale... no ale... chciałbym skończyć tą ekspedycję jak najszybciej. Poznajdować adresy planet, na których można pozałatwiać kamienie milowe. Wtedy wrzucę jakiś filmik z tego... z adresami tych planet, a jeżeli upadnę na głowę, to może zrobię live'a z tego, aczkolwiek tu nie gwarantuję, bo ta ekspedycja mnie mocno odpycha. No really. O! Akurat ten frachtowiec to bym chętnie kupił, pomimo że to jest jedynka chyba albo dwójka tier. No nie. Gdzie jest ten ciul? Gdzieś we frachtowcu lata? Wkurza mnie to, że oni mogą sobie przelatywać, nie? Dobra, chromole to naprawdę. Jest tu... no nie mówcie jeszcze, że nie ma tutaj tej... stacji kosmicznej. Jest. Po prostu mi na oczy padło. No bujaj się z tym! Jest tak przerąbane, a zapomniałem wyłączyć tego namierzania. Uprze ci się na jeden statek, który jest we frachtowcu i zrobimy to po prostu w ten sposób. Się nie będę tutaj pimpolił z nimi. W sumie nie wiem, jak tam moje fundusze. Zaraz się okaże, że jestem biedny, nie? A nie, no, jeszcze mnie stać.
Chociaż już 80 tysięcy za ulepszenie, nie? Boli. Dobra, miałem sprawdzić, jakie tu mamy planety. Paradise, deszczowa, agresja. O, właśnie. Niebezpieczna planeta. Michar 66. Zobaczymy. Gorąca, zielona. Polecimy na tego Michara. Zobaczymy, czy jest wystarczająco niebezpieczny, żeby nam zaliczyć. Fregat na razie nie chce. Ale skoro rajską nam zaliczyło, jak tylko wskoczyliśmy do układu, to i tą niebezpieczną by mogło, nie? W ten sposób zaliczyć. Chyba, że Michar jest zbyt mało nieprzyjazny. Nie wiem, co to jest, ale mi się podoba. Jaki fart, Czyli co, udało nam się zrobić drugą fazę ekspedycji. Nie wiem, czy będę miał znaki portalu. Zaraz się okaże. Tak. Także, jeżeli ktoś poszukuje żrącej krwi, tutaj ją znajdzie. Więc głupim fartem szukałem czegoś zupełnie innego, a znaleźliśmy to, czego nie mogłem tak długo znaleźć, nie? Co tu mamy? Sfera Gravity. Nie chcę. W porządku, to myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Go wrzucę jak najszybciej, żebyście mogli się podeprzeć informacją, gdzie znaleźć tego zwierzaka. Jeszcze sobie tylko podbieramy nagrody, obejrzymy, co za to dostaniemy. Rękawica hazmat teraz. Dzięki, już mam ją.
Dobrze, czyli mam wrażenie, że najbardziej upierdliwą rzecz mamy zrobioną. W trzeciej fazie, no, musimy dostać się do spotkania trzeciego. Dobrze, coś jeszcze mieliśmy, nie? Do odebrania. To się z tym nie bustuje? No dobrze, nie będę narzekał. Smar był do wytworzenia czegoś potrzebny, więc sobie go na razie zostawimy. Przygotowana rękawica hazmat, nie potrzebujemy. Jednostka maskująca też nie chce. Moduł błyskacza. No na razie sobie odpuścimy. Smakołyk międzygwiezdny. Sześcian dywagracji. Raczej tego nie sprzedam. Fragmenty wspomnienia. Tu mamy do PM-a pulsacyjnego, a ten wcześniejszy, gdzie on wskoczył. Cholerka wie. Ale akurat do PM-a, jak już mówiłem, nie chcę. No dobra. Odkrycia. Także znaki portalu macie na planecie. Planeta Michar 66 / R3 na trasie ekspedycji. Spokojnie znajdziecie zwierzaka o pH niższym niż 2,5. Ja sobie przysejwuję, się z wami żegnam i staram jak najszybciej to wrzucić. I do zobaczenia w następnym materiale. Podejrzewam, że najprawdopodobniej widzimy się jutro, a dzisiaj około 23:00 zapraszam na live'a z czego? Ze Starfielda. Przyznam wam, jest to zupełnie inna gra niż No Man's Sky. Nie rozumiem, czemu ludzie tak usilnie je porównują. Ale jako, że dość lubię gry Bethesdy, Starfield też mi bardzo przypasował, także w dzień No Man's Sky, a w nocy ogrywamy Starfielda. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.